Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Marpirek, a to jest pierwszy odcinek z dawno już zapowiadanej serii odnośnie partycjonowania. Otóż yy, ogólne yy, wprowadzenie do partycjonowania, część pierwsza. Yy, te wprowadzenie podzielę na dwie części, tak żeby te materiały nie były jakieś super długie i też będzie mi łatwiej to wszystko przygotować. Tak więc dzisiaj omówimy sobie parę zagadnień. Po pierwsze, bardzo ogólne pytanie: co to jest partycja? Następna rzecz to opis ogólnie, co to jest sektor i MBR, czyli Master Boot Record, a następnie omówimy sobie pokrótce typy partycji. No, może to nie jest jakieś super rozwinięte na razie, ale wiadomo, że podstawowe wiadomości, jako że to jest bardzo kompleksowy materiał, muszą się tu znaleźć. Tak więc, po pierwsze, pytanie: co to jest partycja? Generalnie przeczytam teraz tekst, który Wam się wyświetla. Partycja jest logicznym, wydzielonym obszarem dysku twardego, który może być sformatowany przez system operacyjny w odpowiedni system plików. Um, załóżmy na przykład, że mam dysk twardy, na którym chcemy sobie zainstalować Windowsa i Linuxa. Tak jak ja to generalnie mam, nawet e, tutaj widać e, na tym mini podziale, e, bo jeden podział jest z aplikacji Windowsowej, drugi podział z Gparted, z Linuxa. I widać tutaj tę różnicę, i widać tutaj właśnie, że mam podzielony dysk między Linuxa i Windowsa i teraz tak, tak jak mówiłem, załóżmy, że, chcemy, że mamy dysk twardy, na którym chcemy zainstalować Windowsa i Linuxa. Uwaga, mamy jeden dysk twardy, nie mamy dwóch dysków twardych, tak więc biorąc pod uwagę, że Windows pracuje na innym systemie plików co Linux, o czym będzie następny filmik odnośnie systemów plików, Windows pracuje na systemie plików NTFS, a Linux zwykle na X4, aczkolwiek jest bardzo dużo możliwości konfiguracji systemu, o czym będzie również, tak jak powiedziałem, w następnym filmiku. Tak więc, wracając do wcześniejszej, powiedzmy, wypowiedzi, w celu zainstalowania Windowsa i Linuxa obok siebie, musimy podzielić dysk, tak jakby pomiędzy te dwa systemy. Tak więc, stworzymy partycję o danej wielkości w danym miejscu dysku. Możliwe, że już, już część rozpoznała partycję podczas pracy z Windowsem. Czy na przykład um, jest podział między dysk C i dysk D? To się tak nazywa dysk C, dysk D. Um, generalnie wiemy, że mamy jeden dysk e, twardy w komputerze, ale to jest w Windowsie opisywane jako dysk. Generalnie to jest taka nazwa umowna. E, w sumie to powinno się nazywać partycją. <grych> e, czyli mamy tak jakby wydzielony obszar. Na ten, ten, ten dysk C powiedzmy, który jest nieco oddzielny od, od dysku D. Dlaczego warto powiedzmy partycjonować nawet na Windowsie, powiem w następnym filmiku odnośnie właśnie systemów plików, gdzie ogólnie omówię działanie podstawy, powiedzmy przynajmniej działania systemów plików. Tak, i to było, myślę, na cele. Tutaj jeszcze ma informację odnośnie tych zdjęć. To tutaj mam różnica między Windowsem a Linuxem. Windows nie obsługuje partycji Linuxowych, a Linux nie obsługuje partycji Windowsowych. Jak widać, mamy tutaj dysk 0 w, 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 w konfiguratorze Windowsowym, i mamy tam 200 MB zdrowy, nie, coś tam, coś tam, coś tam, bla, bla, bla. I to jest moja partycja BOOT. Następnie mamy partycję Windows która jest w systemie NTFS, to Windows oczywiście widzi. Następnie mamy partycję rozszerzoną, na której jest dysk share, czyli powiedzmy, jak sobie tak nazwałem, jako, tam, jako że tam są moje pliki powiedzmy użytkownika, które nie wiem tam muzyka i tak które przydają się również na Linuxie. Później mamy dwie następne partycje. Generalnie te 190GB jest przeznaczone na partycję LVM A tamte 11GB to jest po prostu swap Jako, że swap generalnie raczej nie powinno się umieszczać na LVM ie I te ostatnie 10GB niezaolokowanego miejsca to tam będę sobie instalował Androida Tam oczywiście jest również dysk 1, to jest mój dysk zewnętrzny, no ale tym się już nie powinni się przejmować i teraz na tym obrazku przedstawiającym partycjonowanie w programie GParted, to jest Linux. Jak widać mamy wszystko pięknie rozpoznane. Oczywiście do edycji LVM u GParted średnie jest możliwy do użycia, powiedzmy. Niezbyt dobrze jest wspierane LVM przez GParted, a ile w ogóle? Wydaje mi się, że w ogóle nie jest wspierane. Trzeba samemu konfigurować. Rozpoznaje nam nie tylko partycje Linuxowe, między innymi również to jest X2 i X4, ale również właśnie partycje Windowsowe typu NTFS. Następna kwestia to tak to tutaj nazwałem ogólne techniczne kwestie związane z partycjonowaniem, czyli jak to jest widziane w sensie sprzętowym. Po pierwsze, takie bardzo podstawowe pojęcie sektor. Sektor to generalnie najmniejsza fizyczna, tak jak mówiłem, fizyczna, czyli taka, jak, jak to jest na dysku zapisane. Sektor najmniejsza fizyczna jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i innych nośnikach danych naśladujących dyski. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów. I następna bardzo ważna rzecz, ja tutaj to trochę pokrótce opisałem w filmiku jednak trochę to rozwinę mimo wszystko teraz jak będę mówił generalnie chodzi o MBR czyli Master Wood Record po polsku główny rekord startowy jest to umowna struktura danych zapisana w pierwszym sektorze dysku twardego zawiera programu trójkowo oraz tablicy partycji MBR ma 512 bajtów długości czyli zajmuje jeden sektor e, tak i teraz powiem bardziej szczegółowo powiedzmy mm, odnośnie właśnie MBR-a, bo jest to jeden z ważniejszych elementów jeżeli chodzi o partycjonowanie. W nim ogólnie są zapisane informacje, tak jak wcześniej powiedziałem, tablica partycji za chwilę powiem generalnie co to jest i program rozruchowy o którym będzie mowa w drugiej części wprowadzenia do partycjonowania. Tak więc, jak już wcześniej wspomniałem, MBR ma 512, 512 bajtów długości Tutaj w tej tabelce macie rozrysowane mniej więcej jak to wygląda. Tak więc pierwsze 446 bajtów zajmuje program rozruchowy, na przykład GRUB czy Windowsowy bootloader czy LILO, jak to woli. Następne 64 bajty, czyli 4 razy 16 bajtów, zajmują kolejne rekordy partycji. W master boot recordzie e, możliwe jest do zapisania, możliwe są do zapisania cztery, maksymalnie cztery partycje. E, w tych rekordach jest zapisana między innymi e, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy, jaki ma wstęp plików i takie różne techniczne informacje. Jak chcecie, możecie sobie dokładnie zaglądnąć na Wikipedii. E, I e, teraz w jaki sposób widzieliście na moim dysku, że mam podział na więcej niż cztery partycje. O tym będzie za chwilkę odnośnie właśnie partycji rozszerzonych logicznych, ale generalnie, tak jak powiedziałem, Master Boot Record obsługuje maksymalnie 4 partycje i później na końcu są dwa bajty wartości zapisane 16 -kowa w tym przypadku, czyli 55 i AA 16. -kowa. To jest zawsze po prostu w ten sposób, jakby jest określane, czy Master Boot Record na przykład nie został wymazany. Czy te wartości nie są zerowe, na przykład. Tak więc to jest zupełnie niezwiązana z partycjonowaniem rzecz, aczkolwiek mimo wszystko bardzo ważne. Sygnał, rzecz, o którą dzisiaj mówimy, to są rodzaje partycji. Generalnie chodzi tutaj nie, niekoniecznie o sposób formatowania. Generalnie, nie chodzi tutaj generalnie o system plików w rodzaju, tylko o generalny rodzaj taki bardzo podstawowy partycji i tak jak widzicie, teraz zapewne wyróżnia się partycję podstawową rozszerzoną i logiczną. I teraz przeczytam to, co tutaj jest napisane i, i pokrótce możliwe, że wyjaśnię. Tak więc partycja podstawowa jest zapisywana w MBR-ze w jednym z czterech 16 bajtowych rekordów. Partycje podstawowe mają numery od 1 do 4. A propos numeracji powiem za chwilę, jak już omówię właśnie te trzy, trzy rodzaje. Jeżeli chodzi o te 600 bytowe rekordy, to, co, to to co mówiłem właśnie w MBR-ze. Są cztery te rekordy i tu właściwie nie ma co dyskutować. Jeżeli chodzi o partycje rozszerzone i logiczne, to są to partycje ściśle powiązane. Jeżeli chodzi o partycję rozszerzoną, to może być tylko jedna na całą tablicę partycji. Czyli mogą być utworzone albo cztery partycje podstawowe, albo trzy partycje podstawowe i jedna rozszerzona. W sumie jest to normalna partycja podstawowa, tylko umożliwia dodawanie dodatkowych partycji, nie ma wtedy ograniczenie do czterech. Tymi dodatkowymi partycjami są właśnie partycje logiczne. Eee, może je tak. Ja najpierw to przeczytam, a później e, możliwe, że przybliżę bardziej o co, o co do, dokładnie chodzi. Więc partycje logiczne można utworzyć jako po, podpartycje do partycji rozszerzonej. Czyli partycje logiczne nie mogą istnieć, jeżeli nie istnieje partycja rozszerzona. Partycje logiczne są numerowane od 5. Tak jak widzieliście na tym zdjęciu, teraz je zapewne pokażę, odnośnie, czy znaczy w screenshotie odnośnie właśnie partycjonowania mojego komputera, tam widzieliście taki, taką zieloną obramówkę, jeżeli chodzi o program partycjonowania budowany w Windowsa. I właśnie to jest ta partycja rozszerzona. Ona nie ma żadnego systemu plików, tylko po prostu to jest takie jakby. Do MBR-a wpisywane jest, że od tego miejsca do tego miejsca jest partycja rozszerzona, i właśnie w granicy tej partycji rozszerzonej są zapisywane informacje o jakby tych podpartycjach, partycjach logicznych w tej partycji rozszerzonej. Czyli de facto, tak jak wcześniej czytałem, partycja rozszerzona jest partycją podstawową. Tylko, że pozwala e, tworzenie dodatkowych partycji. Jest to e, podobne rozwiązanie jak LVM, tylko nieco mniej może rozwinięte, Zn zresztą znacznie mniej rozwinięte, ale e, koncepcja jest mniej więcej podobna. E, teraz e, wspomniałem, że e, będzie, będzie informacja odnośnie numerowania partycji. E, tak więc e, generalnie. To ma głównie zastosowanie w Linuxie, czy na przykład jak są programy do partycjonowania, czy do odzyskania danych takich jak test, disk, czy no generalnie y urządzenia y magazyn magazynujące dane są numerowane w Linuxie. Y na przykład mamy dwie partycje podstawowe, jedną rozszerzoną y i pod nią umieszczone są dwie partycje logiczne, y to układ partycji w Linuxie wyglądałby najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej powiem zaraz dlaczego. <laughs> Tak więc, w katalogu def SDA1, 2, SDA1 to jest pierwsza partycja podstawowa, SDA2 druga partycja podstawowa, SDA3 partycja rozszerzona, SDA5, uwaga, 5, partycja, pierwsza partycja logiczna, SDA6 druga partycja logiczna. Tak jak tu jest napisane, teraz może się pojawić pytanie, dlaczego partycje logiczne nie mają numeracji od 4, skoro ta cyfra jest dostępna. Generalnie dzieje się tak do tego, że tylko partycje podstawowe mogą mieć numery od 1 do 4 i tak jak wcześniej już wiele razy wspominałem, jest to spowodowane tym, że Master Boot Record ma tylko 4 rekordy. Czyli liczby od 1 do 4 są zarezerwowane dla MBR-a, a liczby od 5 w górę są dla partycji logicznych. Tak. Na przykład możemy mieć jedną partycję rozszerzoną. I pierwsza partycja logiczna zawsze będzie mieć numer 5. Teraz, a propos tego, co, co powiedziałem, że układ partycji wyglądałby najprawdopodobniej tak. Generalnie, numer partycji można sobie zmienić. Na przykład przy użyciu test diska, kiedyś to robiłem. Co prawda, w pewnym momencie sobie zepsułem trochę układ partycji, ale to, to już inna historia zupełnie ale generalnie nie zawsze, na przykład usuniemy partycje mamy, mamy partycje podstawowe od SDA1 do SDA4 i usuniemy sobie partycje SDA2 to układ partycji nie będzie taki, że SDA1, SDA2, SDA3 w sensie tak jakby SDA3 i SDA4 przeniosą się o jedno miejsce do tyłu tylko będzie SDA1, SDA3 i SDA4. Mam nadzieję, że to wyjaśniłem w sposób jasny. Chodzi o to, że jakby nie uzupełnia się to wolne miejsce po usuniętej partycji przez te następne, czyli SDA3 i SDA4, tylko po prostu w to miejsce można wstawić inną partycję podstawową. Może to jest troszeczkę zawiłe, i jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, to bardzo proszę pisać komentarze. Ja na pewno odpowiem, lub inni użytkownicy, czy moi widzowie. Ale myślę, że mam nadzieję, przynajmniej, że to przedstawiłem we w miarę zrozumiały sposób. I zapraszam do kolejnego odcinka, który się powinien pojawić przynajmniej za tydzień. A będzie to filmik odnośnie omówienia systemów plików. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.